Hej, witajcie. Jestem w Świeradów-Zdrój. Przyjechałem tutaj dzisiaj rano. Jestem przed hotelem St. Lucas. Tutaj będziemy sobie spać. To jest hotel czterogwiazdkowy. Przyjechaliśmy sobie tutaj na narty. A mówię przyjechaliśmy, bo przyjechałem ja i przyjechało około 80 osób, jeśli dobrze naliczyłem, autokarem. Także troszkę nas jest. Ten parking do godziny 10 będzie pusty, gdyż wiadomo, jest niedziela. Na dzisiejszy dzień bardzo dużo osób zjechało. Stąd moje przewidywania i przemyślenia były bardzo trafne i do czego doprowadziły. Propozycja moja jest następująca. Za chwilkę przyniesiemy sobie bagaże, przesuniemy te fotele, złożymy sobie tutaj na kuchni. Pójdziemy sobie na dół na śniadanie. Po śniadaniu to troszkę zajmie czasu, nie wyciągamy nart. Narty zostają i one będą cały czas w autokarze. Wybieramy się na stok na jazdę nocną, ponieważ rano podobno jest mnóstwo ludzi, gondole są przepełnione, trzeba w kolejce czekać, więc się nie opłaca. Czekamy teraz w holu na przydział pokoi, żeby się zalokować, się przespać troszeczkę. Jazda była w nocy, troszeczkę ludzie są niewyspani. Tyle. Widok mojego pokoju od drzwi wejściowych. Tutaj już mam przygotowane szpargały, które będę zabierał na narty. Wieszaczek standardowo, jak to w hotelu, biurko z telewizorem. Jest nawet lodóweczka. O, jest lodówka, ale nie chodzi, nie ma tam nic. Krzesełko, stoliczek nocny, łóżko, no i szafa. Pokoik niewielki, ale wystarcza mi. O, tam sobie nawet położyłem moją walizkę. A jaki mam widok z okna? Tutaj mam dach budynku hotelowego, tak? Za to tutaj mam widok na parking. O, jaka ładna pogoda. Tu jest parking, a u góry, znaczy jak podniosę kamerę, to widać więcej innych szczegółów. Jest tarasik, ale niestety na ten balkon tarasik nie mogę wyjść, bo po prostu nie mam drzwi balkonowych. Nie mogę wyjść. Tu jeszcze widać lepiej może. O, tak wygląda. Szkoda. Przydałoby się móc wyjść, szczególnie jak jest taka ładna pogoda. A tak wygląda łazienka. Tak, jak łazienka po prostu. Jest i prysznic. No i wszystko. Mam jeszcze malutką chwilę, to wam pokażę, jak wygląda korytarz w hotelu. Jestem na czwartym piętrze, tylko założę maskę niestety. Zaraz by mnie schaltowali. Wezmę kartę i idziemy, bo tu jest zamek na kartę. Dobra. To się odwrócę, pokażę wam, jak hotel wygląda. To są moje drzwi, z których wysiadłem. Tu jest taki korytarzyk. A w tą stronę idę do windy. W ten sposób dochodzę do windy, którą mam zaraz, o, tu. Także ją zjeżdżam blisko recepcji. Tam się oczywiście hotel ciągnie dalej. Tych korytarzy tu jest od groma i trochę, także nie będę chodził. W każdym razie, no, się ciągnie dalej, dalej i dalej. Dobrze, a obok nas tutaj mamy taką świetlicę, gdzie możemy sobie pograć ping-ponga. Są materace, można poćwiczyć, są drabinki. Tutaj drabinki, jest jakiś stół. To taka krótka wycieczka po korytarzach w hotelu, ale to będzie, że tak powiem, później. Może pokażę wam trochę więcej tego hotelu. W tej chwili muszę szybko się zwijać, bo zostało mi 12 minut, żeby być już w autobusie. A tu mam jeszcze klatkę schodową obok, gdzie można zobaczyć sobie. O, właśnie, widać. Klatka schodowa. Także w razie czego jestem bezpieczny, nie?
A teraz wracam do mojego pokoju. Tak to wygląda. Po mszy za namową kolegi postanowiliśmy trochę przejść się po Świeradowie Zdrój. Zobaczyliśmy park przy pijalni wód mineralnych, samą pijalnię i deptak na ulicy Zdrojowej. Po powrocie trafiliśmy w hotelu na dopasowywanie i ustawianie wiązań nart. Czas był najwyższy, abyśmy przygotowywali się na jazdę wieczorną. Zbliża się pora nocna, pora jazdy. Właśnie idę do autobusu. Będziemy jechać na stok. Ja już jestem ubrany, także teraz tylko jeszcze zapakuję sobie coś cieplejszego, bo wczoraj zmarzłem. Okej, plecak już jest spakowany. Zakładamy plecaczek, bierzemy torbę z butami. W środku mam jeszcze rękawiczki i idziemy. Drzwi się zamykają. Kartę zabrałem. Możemy iść do windy. No to jesteśmy na parterze. To idziemy. Tu jest bar. Recepcja. I wychodzimy. Do autobusu. Zamknę drzwi, bo wieje. I do autobusu. Autobus już stoi tam. Nie wiem, czy go będzie widać. O, jest widać. Do luku bagażowego włożymy torbę z butami. Narty są. Dobra, lecimy po kluczyk.
od samochodu, bo w samochodzie mam okulary, ale muszę iść do pokoju po kluczyk od samochodu. Zbieram kartę, kluczyki i idziemy. O, i winda już jest. Super. Okulary. O, tutaj. O, ładne. Zamknięte. No, to już okularki mam założone. Mogę teraz jechać. Teraz się tylko wpakować do autobusu. Tutaj nie zapomnij oddać karty. No to jak nie zapomnij, to zapomniał to się auto. No. Tak to wygląda z przodu. Akcja, wysiadamy. Trzeba teraz przebrać butki. Wyciągnąć narty, przygotować się i do dzieła. Papa. Są narty, są. To znaczy buty. Najpierw. Dobra, przepraszam. Ułożymy. Narty. Nartki wypakowałem. Teraz je tylko ogarniemy. Troszeczkę mi niestety zabrudził obiektyw, ponieważ spada mi kamera do śniegu. Dobra, spakowany, biorę kiki, narty, oto, do kasy. Narty zostawiłem, stoją, teraz idę do kasy. Kipa skupiłem, jestem już przy nartach, no to idziemy. Taki widoczek mamy z góry, ze szczytu. I ta trasa do jeżdżenia. Spróbujemy, zobaczymy tam, co tam jest ciekawego. Może jakiś ładny widok będzie. Ale słoneczko świeci, będę chyba musiał okularki założyć przeciwsłoneczne. Widok się przed nami rozpościera. Fantastyczne. Piękna pogoda. Thank you.
Troszkę sobie dzisiaj pozjeżdżałem już. Trochę się pomęczyłem. A teraz zobaczymy, jak Marta jeździ na orczyku, uczy się. No to zakończyliśmy na dzisiaj jazdę. Czekamy na autobus. I autobus nadjeżdża. Uwaga! Buty spakowane. Narty też. Także powolutku się zbieramy. Będziemy jechać do domu. Tak, wszyscy przeżyli. Podobno nikt się nie połamał. To bardzo dobrze. Bardzo dobra wiadomość. Jest 16. 18. Nie, 23. 16:23. Także jest fajnie. Ok. I się rozpędzamy teraz. No i to jest ten stop. Tak zwany struś. I to jest tu ten. No i co? Normalny zakręt. No, ale dokładnie. Ale wiesz, z autokaru to są inne widoki. Ale widok. Hej, witajcie. Dzisiaj jest następny dzień. Dzisiaj mamy 16 lutego 2021 roku. Jest godzina 9:44, przyjechaliśmy do Szklarskiej Poręby, będziemy dzisiaj w Szklarskiej Porębie jeździć na stokach. Jesteśmy już właśnie na parkingu, niestety okazało się, że władze miasta zamknęły dojazd do samego stoku, autokarem nie można podjechać. Trzeba iść piechotą 600 metrów pod górkę z całym sprzętem w butach, trochę nieciekawie, no ale co zrobić. Także teraz się zbieramy, ubieramy i idziemy. Do zobaczenia na stoku. O, jesteśmy tutaj z koleżanką i z kolegą. Będziemy tutaj teraz jechać na Puchatka. Czekamy w kolejce. I co? I kolejka jest długa. Puchatek bez R. Tak. Czekaliśmy na... Spadła mi rękawica. Czekaliśmy w kasie jakieś pół godziny. Teraz jakieś 15 minut czekamy w kolejce. Może trochę więcej, zobaczymy. Aż dojdziemy do krzesełek i jedziemy do góry na Puchatka. No i koleżanka chce sobie pojeździć na Puchatku, więc jej towarzyszymy. Nie bardzo. Czekam, muszę nos wysmarkać, wiesz? Jedziemy teraz na pierwszą wspólną wyprawę ze Zbynkiem na jaki szczyt? Szrenice. Na Szrenice, tak. Tak. Szrenica 2. Teraz, tak. Będziemy zjeżdżać Lolo Brigidą albo Śnieżynką. O. O, i tak właśnie planujemy. Na chwilę obecną na Szrenice 2 wjeżdżamy. Piotrek jechał z panią instruktor, która polecała czerwoną trasę. Dziękujemy bardzo. Tak jest. Także teraz sobie pojedziemy tą czerwoną trasą, bo czarna podobno jest zamknięta. No, tak? Zamknięta, podobno. Tak, pisowska, ale jest zamknięta.
a patrzyliśmy na trasę, na Szynicę 1 i zjechaliśmy już nią, także jest pełna śniegu, nie ma lodu, po prostu bajeczka, się jedzie jak bajeczka, super. Po bajeczce, tak. I teraz patrzyliśmy też przez chwilę na kawałek Szynicy 2, też nie ma lodu, także jesteśmy tak. zadowoleni. Mam nadzieję, że taka trasa będzie cała. Mam nadzieję, że nie wypieprzymy. Nie planujemy, ale co będzie, to będzie. To jest. Hej, hej, do zobaczenia na trasie. A takimi krzesełkami sobie jedziemy, jeżdżamy. Na Szalinicy 2. No się trochę pogoda zrobiła. Tak. Wjechaliśmy w chmurkę. I zaczyna wiać. Słuchajcie, na tym dzień się kończy, jest 16:43, wracamy do domu, do hotelu. Hejka, witajcie w nowym dniu. Mamy dzisiaj 18 lutego 2020 roku. Jest czwartek. Jedziemy dzisiaj do Karpacza. A, 8:35. O, tak jest. Także autobus już jest odpalony. Zaraz będziemy jechać. Ten autobus, który za mną stoi. No i tyle. No i zobaczymy, bo w Karpaczu nie byłem. Także zobaczymy, jak to jest. Mówią, że jest ciekawie. Mam nadzieję, bo dzisiaj jest takie zero, czy tam na plusie. Mam nadzieję, że tam będzie jakiś tam minus jeden, chociaż żeby dobrze się jeździło, jak nie to chlapa będzie. Wczoraj cały dzień padało, więc nie pojechałem na narty. Się wypakowaliśmy, ubieramy się i dojechaliśmy do Karpaczka. Także zaraz będziemy szli na stok. Śnieg jeszcze jest.
16:25 już jest. My teraz już zeszliśmy do przystanku, czekamy na nasz autobus, aż przyjedzie. Niestety ma trochę opóźnienie, już jest 10 minut opóźnienia, ale to nic. Dobre humory dopisują i to jest najważniejsze. Także czekamy. Autobus przyjechał. Jedziemy teraz do Szklarskiej Poręby po resztę, bo już się spakowaliśmy. Jesteśmy prawie, że wszyscy już w środku w autobusie. Także jedziemy. Ja uważam, że tam jej nic nie brakowało, jak to było. Jak tam dzisiaj się jeździło? Dobrze. O, proszę, mokro. Proszę. O. Po częstunek po całym dniu pracy. Mamy nowego kierowcę. Marta, jak się jedzie? Świata. Super, na Mydelnicy. Czujecie, że no już ten czas by został z gwiazdą. Wchodzicie na www.rmf.pl. To może tu coś powciskam? Ale hejka, hejka, witamy Was. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Tak, tak jest. Przyjechaliśmy sobie tutaj. O, przepraszam. O, tak. Heja. I będziemy sobie dzisiaj jeździć. To jest taki w sumie przedostatni dzień jazdy właściwie, bo już się topi, albo ostatni nawet, bo już się to wszystko topi. Dzisiaj było na plusie 4 stopnie w nocy, także zobaczymy, jak to będzie. Ryzykujemy. Teraz stoimy w kolejce do kasy. Już od 10-15 minut. Jakoś tak będzie. No jeszcze jakieś 10 minut, 15 może będziemy czekać. A potem następna kolejka do wyciągu. Tak, pół godziny. Pół godziny. I tyle. Hej.
powrót do hotelu z Szczelarskiej Poręby. Najeździliśmy się troszeczkę. Niestety już dzisiaj temperatura taka kiepska trochę. Chlapa. Ale co zrobić? Opa. Dobra, wchodzę do swojego pokoju. I tyle przygód. Jutro już jadę do domu. Hej, jest poranek 20 lutego 2021 roku. Jest za 10:09, a ja jestem w samochodzie, spakowany już, klucz już zdany i wybieram się do domu. Jest temperatura, samochód pokazuje plus 7 stopni, w związku z tym stwierdziłem, że nie ma sensu jechać na stok, bo będą roztopy, kluchy, już wczoraj były, także a dzisiaj jest jeszcze cieplej niż wczoraj. W związku z tym stwierdziłem, że nie jutro, tylko dzisiaj wyjeżdżam do domu. No i co, nagram Wam jeszcze timelapsa z tej podróży i na tym film będziemy kończyć. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Łapka w górę i jeżeli będziecie chcieli, subskrybujcie kanał. Hej!